To, o czym będę dzisiaj mówił, jest zatytułowane Co z tymi świętami? Bo ludzie mają bardzo różne poglądy na temat świąt, na temat obchodzenia świąt, na temat sensu obchodzenia świąt, na temat w ogóle obchodzenia czegokolwiek, bo są nawet takie religie, gdzie nie tylko, że świąt nie można obchodzić, ale ani urodzin nie można obchodzić, ani rocznic nie można obchodzić, w ogóle niczego nie można obchodzić. Jak to widzi Biblia, to nasze świętowanie i obchodzenie? No jeżeli ktoś jest na tym nabożeństwie albo go ogląda przez internet, no to widzi, jaki mamy stosunek do tego. I co to jest tym obchodzeniem świąt? Kiedy ktoś obchodzi święta? Bo ludzie spotykają się i mówią tak, no my obchodzimy święta. I co to znaczy obchodzimy święta? No to znaczy, że mamy choinkę, że mamy karpia, że mamy stół wigilijny, czasami prezenty, albo jeszcze coś tam, niektórzy nawet siano pod obrusem, niektórzy nie tylko pod obrusem. I tacy ludzie mówią, że obchodzą święta. A inni mówią, że nie obchodzą świąt, czyli nie mają choinki, nie mają karpia, nie mają kolacji wigilijnej, czy siana pod obrusem. I mówią, że nie obchodzą świąt. A jeszcze inni nie obchodzą świąt, ale mają karpia. No nie mają choinki, ale mają karpia. Mają kutię, nie mają siana pod obrusem, ale jedzą to, co inni jedzą na Wigilię. Musimy sobie dzisiaj powiedzieć, że żadna z tych rzeczy, które wymieniłem do tej pory, to nie jest obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Też musimy sobie powiedzieć, że Boże Narodzenie to jest skrót myślowy. Bóg się nigdy nie urodził. A więc jeżeli Bóg się nie urodził, w tym znaczeniu Boże Narodzenie nie istnieje. My wiemy, może na koniec sobie to powiemy, że dzieci się narodziło, ale Syn jest dany w jednym momencie. To jest może niekoniecznie łatwe do zrozumienia każdemu człowiekowi, bo w Biblii jest napisane, że do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę. Ale kiedy Pan Jezus się urodził, niektórzy świętowali. Nie wszyscy świętowali. Nie dla wszystkich to przesłanie było łatwe, miłe, chętne do przyjęcia. W Ewangelii Mateusza, już to chyba ktoś niedawno u nas w zborze czytał, jest napisane w 2 rozdziale i 3 wierszu tak. A gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, i to jest ta część, którą możemy zrozumieć, kiedy ktoś powiedział, przyszli jacyś mędrcy, wtedy słuchało się głosu mędrców. Dzisiaj mamy 7 miliardów mędrców na tym świecie i jeden wie lepiej od drugiego, ale kiedyś to się słuchało mędrców. Jeżeli byli ludzie, którzy mieli jakąś wiedzę, jakieś wykształcenie, jakieś doświadczenie, słuchało się takich ludzi. I przyszli mędrcy i król Herod usłyszał, że urodził się jakiś nowy król. No i to nie było dla niego łatwe i my to rozumiemy, że to nie jest dla niego łatwe, bo pojawiła się potencjalna konkurencja, zagrożenie. To nie jest tak, nie było wtedy tak, że to trzeba było czekać, aż człowiek skończy 30 albo 60 lat, żeby mógł zostać królem. Nawet dzieci wtedy, w tamtych czasach, czasami zostawały królami, bo to chodziło o pochodzenie, a nie o wykształcenie albo jakieś inne rzeczy. Gdy to król Herod usłyszał, zatrwożył się, wystraszył się, przeraził się. Jakaś niewiadoma pojawiła się w jego życiu, bo co jeżeli to, co powiedzieli mędrcy, okaże się prawdą? Czyli nie tylko, że może będzie musiał zrezygnować ze swojego królowania, co mu się w ogóle nie podobało, ale
Ale wiecie, w tamtych czasach to tak było, że nieraz ten król, który został odsunięty, czy władca, który został odsunięty od władzy, tracił życie. A więc pojawiło się jakieś zagrożenie. Tu jest napisane, że z nim zatrwożyła się cała Jerozolima. I tu już niekoniecznie na pierwszy rzut oka możemy to zrozumieć, ale jeżeli dowiemy się, że centrum tego systemu religijnego tamtych czasów było w Jerozolimie, to wielu ludzi, duchowieństwa tamtych czasów, mieli życie poukładane. Była jakaś hierarchia, był jakiś porządek, były jakieś zwyczaje i ta informacja o tym, że pojawia się jakiś potencjalny nowy władca, sugeruje, że coś się może zmienić. Nie tylko król się może zmienić, ale jeżeli zmienia się król, to czasami za tym idzie cała lawina różnych zmian. A ci, którzy mieli życie dobrze poukładane, to jest tak jak w polityce dzisiaj. Wielu boi się jakichś radykalnych zmian, bo w tym systemie mają wszystko poukładane i boją się tego, że pojawi się ktoś i to zburzy, co oni mają poukładane. I tak zatworzyła się też cała Jerozolima. Ale jeżeli czytamy to przesłanie na temat narodzenia się Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, on przedstawia nam to trochę z innej strony i no, to jest chyba ten najbardziej znany cytat z Pisma Świętego na temat narodzenia się Pana Jezusa. Jest napisane tak: i byli w tej krainie pasterze w polu czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim, a anioł pański stanął przy nich, chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. U proroka Izajasza, i ja lubię te miejsca, na przykład ze Starego Testamentu, które przepowiadają przyjście Mesjasza. Michasz mówi około 700 lat wcześniej, zanim Pan Jezus się urodził, że Pan Jezus narodzi się w Betlejemie. Chrześcijaństwo tym różni się od wszystkich innych religii świata, że wiele rzeczy można było wiedzieć o wiele wcześniej. I to oczywiście takie rzeczy są po ludzku mówiąc niemożliwe, no bo no Jakub wspomniał, że my do tego nowego roku to już mamy niewiele tego czasu, ale gdybyśmy mieli mówić o tym, co będzie 1 stycznia albo 3 stycznia, no to ktoś by powiedział, no ale to jest wróżenie z fusów, nie? Nikt z nas nie wie, co będzie 3 stycznia. Natomiast w tych ważnych rzeczach, ważnych z Bożej perspektywy, wiele rzeczy zostało przepowiedzianych o wiele wcześniej i około 700 lat przed narodzeniem Chrystusa ludzie już wiedzieli o tym, że na ten świat pewnego dnia przyjdzie Mesjasz, że zmieni wiele rzeczy i że się urodzi w Betlejemie. No może jeszcze nie wszyscy wiedzieli, co to jest Betlejem. No, dzisiaj to każdy wie, szczególnie w grudniu, to o Betlejemie trąbi cały świat. Ale wtedy może nawet nie każdy Żyd, no, nie było internetu, może takich precyzyjnych map, jak dzisiaj, przecież to maleńka miejscowość. Ale prorok Michałasz powiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejemie. Trochę później, może 50 albo 100 lat później, ale dalej, co najmniej 600 lat przedtem, zanim Pan Jezus się urodził, prorok Izajasz mówi tak: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela i sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak radują się żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. I tą pierwszą częścią przesłania Izajaszowego jest radość, 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 która będzie udziałem wielu, sprawisz mnóstwo wesela. I to jest właśnie to, co zwiastują aniołowie pasterzom. I pasterze, czyli prości ludzie, to są ci, którzy tą dobrą nowinę przyjęli i zaczęli się z niej radować i powiedzieli: doświadczmy tego.
I sukces polega na tym, że oni wysłuchali tej dobrej nowiny, że oni ucieszyli się z tego, że taka informacja przyszła, a potem powiedzieli, sprawdźmy to. Poszli, sprawdzili, okazało się, że to było prawdą. Jest jeszcze wiele innych miejsc, które przepowiadają, gdzie i jak, w jaki sposób narodzi się Mesjasz. Jest napisane, że narodzi się z Panny. Wiele takich ważnych informacji i dlatego dla tych ludzi, którzy byli otwarci w tamtych czasach, było, nie powiem łatwo, ale o wiele łatwiej, żeby tą dobrą nowinę przyjąć. A ci, którzy ją przyjęli, to jest tak jak dzisiaj. Ci, którzy przyjmują dobrą nowinę o zbawieniu w Panu Jezusie, potrafią się tym cieszyć, potrafią żyć tym nowym życiem i no właśnie to przesłanie dzieci dzisiaj do tego nas zachęcało. Ale wracając do tych kilku zdań, które chcę powiedzieć z tym całym zamieszaniem, które jest w dzisiejszym świecie, w którym ludzie, niektórzy wręcz się kłócą, a można obchodzić, a nie powinno się obchodzić, a jak to jest z tym obchodzeniem? Ja sobie myślę tak, przejrzałem różne teksty Pisma Świętego. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że ma być w ten sposób albo w ten sposób, ale na przykład przeczytałem sobie historię, kiedy Jakub ucieka przed Ezawem i no, pokonał już jakiś odcinek drogi, jest zmęczony, zasypia, bierze sobie taki kamień pod głowę, może to nie było najwygodniejsze spać na kamieniu, niektórzy bez swojej prywatnej poduszki to nie mogą nigdzie na świecie zasnąć. Ale on śpi na kamieniu, niczego innego nie było. Zasnął i śni mu się drabina do nieba. To co tam zobaczył, to co tam przeżył, a dlatego, że był człowiekiem głęboko wierzącym i wiedział, jak rzeczy w Królestwie Bożym funkcjonują, odebrał to przeżycie jako takie prawdziwe przeżycie od Boga. Powiedział, to miejsce to nic innego jak dom Boży. I wiecie, co tam wtedy zrobił? Wziął ten kamień, na którym spał rano, po tym jak się obudził, jak przemyślał to wszystko, co przeżył. Ja nie zachęcam do tego, żeby zbyt wiele uwagi poświęcać snom. Sny są bardzo różne, ale też Biblia uczy nas tego, że czasami sny pochodzą od Boga, że czasami w snach Pan Bóg człowiekowi coś pokazuje. I to, co Jakub wiedział, to, że to przeżycie z tej nocy, to było przeżycie od Boga. I powiedział, nic tu innego, jak tylko dom Boży. I wtedy wziął ten kamień, polał go oliwą i zrobił z tego taki dla siebie pomnik. Coś, co miało przywracać, coś, co miało przypominać mu. Za każdym razem, kiedy w tym miejscu się znajdzie, kiedy ten pomnik zobaczy, kiedy tam się znajdzie, że coś tam przeżył, że wydarzyło się tam coś duchowego i tam złożył ślub Panu. I uwaga, to co w życiu Jakuba wydarzyło się w tym miejscu, miało wpływ na całe jego życie. I zobaczcie, Pan Bóg nie mówi, ale no, my nie możemy obchodzić, świętować. Te święta to ludzki wymysł. Ludzie się spotykają tylko po to, żeby się najeść i nie wiadomo co. I oczywiście, no już powiedziałem o tym, niektórzy się spotykają tylko, żeby się najeść. Niektórzy się spotykają i tylko rzeczy kręcą się wokół tych rzeczy zewnętrznych. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że to najeść się ma jakiś negatywny wymiar. Kiedy było wesele w Kanie Galilejskiej, to popatrzcie, co robi Pan Jezus. On nie mówi, a co to za dziwni ludzie, albo on nie mówi, co to za bezbożni ludzie, albo on nie mówi, no to nie są chrześcijanie, bo oni się weselą.
Biblia wiele razy mówi o tym, że mamy się weselić, że mamy się radować. Prorok mówi, właśnie Betlejem przyniesie radość do życia wielu. W Nowym Testamencie, kiedy przychodzą aniołowie i zwiastują dobrą nowinę, to mówią o tej wielkiej radości, która będzie udziałem wszelkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel i my radujemy się z tych wielkich rzeczy, ale radujemy się też z mniejszych rzeczy. Takich rzeczy, z których cyklicznie się radujemy, jest mnóstwo w naszym życiu. No, komuś się urodziło dziecko, no i świętuje nie tylko tego pierwszego dnia, kiedy to dziecko się rodzi, ale mija roczek i zbiera się cała rodzina i wszyscy otaczają to dziecko. Wszyscy się radują, wszyscy świętują. To dziecko już ma roczek, rozwija się, jest większe, inaczej reaguje, ale mija kolejny rok. I znowu rodzina świętuje, i mija kolejny rok, i znowu rodzina świętuje. I to samo dotyczy, ludzie wchodzą w związek małżeński, mija rok i cieszą się z tego, spotykają się razem i mówią, to była dobra decyzja. I świętują, że rok temu podjęli taką dobrą, mądrą decyzję, która stała się błogosławieństwem. I mija rok i znowu świętują. Jest kolejna historia. Ona jest zapisana w księdze Jozłego. Mówi o tym, że naród izraelski idzie do tej swojej ziemi obiecanej. Każdy z nas idzie do swojej jakiejś ziemi obiecanej. Ale my wiemy o tym, że ludzie świadomie wierzący idą do tej Bożej, prawdziwej ziemi obiecanej. W Biblii jest napisane, nie mamy tu miejsca stałego. My pielgrzymujemy do tego górnego kraju. I nawet jeżeli nie wszyscy w to wierzą, nawet jeżeli niektórzy z tego się śmieją, to ci, którzy osobiście spotkali w swoim życiu Pana Jezusa, to wiedzą i wierzą, że to tak wygląda. Że ten kraj, który jest naszą ziemską ojczyzną, nie jest naszą ojczyzną. Nie mamy tu miejsca stałego. My pielgrzymujemy do tego w górze i... No, ja zachęcam do tego, żeby się nie łudzić, że ktoś odejdzie z tego świata i że to jest koniec, że jest zapomnienie, unicestwienie albo coś takiego, bo niczego z tych rzeczy nie ma. Wiemy o tym, że jest życie po życiu i że my bardziej powinniśmy się skoncentrować na tym życiu, które przyjdzie, niż na tym życiu, które jest doczesne, bo to życie, Biblia mówi, że to trwa 70, 80, może czasami 100 lat, ale to drugie życie jest wieczne. I na to wieczne chcemy się przygotować. Ale zanim do tego dojdziemy, to dzieją się różne rzeczy w naszym życiu. I w życiu narodu izraelskiego też się działy różne rzeczy. Cała historia narodu izraelskiego, czyli tego ich bycia w Egipcie i wyjścia z Egiptu i drogi do ziemi obiecanej, to jest taki obraz do naszego życia. My, zanim się nawracamy, to żyjemy obrazowo w Egipcie. Egipt jest obrazem tego świata. Egipt jest obrazem doczesnego życia. Egipt jest obrazem tego życia bez Bożej wolności, której doświadczamy wtedy, kiedy spotykamy Boga. I Izrael w czasie, kiedy jest w Egipcie, jak czytamy o nich, to są ludzie, którzy są zniewoleni, to są ludzie, którzy są ograniczeni przez Egipcjan, to są ludzie, którzy są ciemiężeni przez Egipcjan, to są ludzie, którzy we wszystkim Egipcjanom muszą być podlegli i oni nie mają żadnego prawa, oni nie mogą decydować, oni nie mogą iść gdzie chcą i wrócić kiedy chcą, ale żyją w niewoli. I oczywiście, że na początku ludzie w tym świecie nie zawsze myślą o tym, że są w niewoli. Nie zawsze myślą o tym, że grzech zniewala. Potem po czasie, kiedy są zniewoleni, kiedy już nie widzą drogi wyjścia, uświadamiają sobie, że grzech zniewala. Ale na początku nie zawsze tak myślą. Kiedy Izraelici pojawili się w Egipcie, też tak na początku nie myśleli. Ale minął czas i okazało się, że już wyjść się nie da, ale żyć też się nie da. I czasami człowiek dochodzi do takiego miejsca, kiedy stwierdza, że już nie da się żyć, nie da się umrzeć, nie da się funkcjonować, nie ma drogi wyjścia. I niektórzy w tym akcie desperacji, i oby takich było jak najwielu, jak najwięcej, klękają i mówią, Boże,
Jeżeli jesteś, bo niektórzy nie wiedzą. Jeżeli jesteś, to proszę, pomóż mi i zmiłuj się nade mną. I spotkałem w życiu wielu takich, którzy tego zmiłowania dostąpili. I Izrael był takim, że w tym momencie, kiedy już było im tak ciężko, kiedy już nie chciało im się żyć, nie chciało im się wstawać, nie chciało im się iść spać. Biblia w jednym miejscu mówi, że doszli do takiego miejsca, że wydawało im się, że ziemia jest kamienia, a niebo jest z żelaza. Wszystko jest zimne, wszystko jest martwe, wszystko jest odległe, wszystko jest nieprzyjazne. I takiego życia doświadczali Izraelici w Egipcie. Ale potem, kiedy zaczęli szczerze się modlić, potem, kiedy zaczęli szczerze do Boga wołać i mówili, niektórzy może mówili, Boże, jeżeli jesteś. Większość Izraelitów wtedy wierzyła w tego swojego prawdziwego Boga, o którym opowiadali im ich rodzice. Zaczęli wołać, zaczęli prosić, zaczęli błagać. I oczywiście diabeł się nie poddaje łatwo, nie poddaje się szybko, ale kiedy Pan Bóg zaingerował, oni wyszli z Egiptu. Potem ta droga do ziemi obiecanej, ona trochę trwa i trwa i trwa. I ona mogłaby trwać krócej, gdyby ludzie bardziej słuchali Bożego głosu. Ale dlatego, że jest takie powiedzonko w tym świecie. Jak trwoga, to do Boga. I taki był Izrael. Jak trwoga, to szli do Boga i wtedy wołali o wodę, wołali o jedzenie, wołali o inne rzeczy. Ale kiedy było trochę lepiej, to zaczynali żyć swoim życiem. I dla niektórych, którzy właśnie tak wiele razy odchodzą i przestają być posłuszni Bożemu Słowu, to ta ich droga do ziemi obiecanej trwa długo. Ona nie musi trwać tak długo. Ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Ja chcę, żebyśmy przypomnieli sobie ten moment, kiedy oni już właściwie przeszli całą pustynię. Przed nimi już jest Jerycho, które mieli zdobyć. Ale zanim dojdą do Jerycha, jest Jordan. Ten Jordan trzeba było przekroczyć, a Biblia mówi, że w tym czasie Jordan zawsze występował z brzegów, czyli ten poziom wody wtedy był bardzo, bardzo wysoki. I to, co się wydarzyło, to był kolejny cud, tak jak wcześniej rozstąpiło się przed nimi Morze Czerwone, tak w tym momencie mają Bożą obietnicę, że Pan Bóg zaingeruje i Jordan otworzy się przed nimi. Był jakby murem z jednej i z drugiej strony. I oni suchą ziemią przechodzili przez Jordan. I kiedy to się już wydarzyło, Jozue powiedział tak. A teraz wróćcie, po jednym człowieku z każdego plemienia, wyciągnijcie 12 kamieni z Jordanu i ustawcie z tego pomnik. I ten pomnik będzie postawiony po to, żeby kiedy wasze dzieci albo wasze wnuki zapytają, a co znaczą te kamienie? To powiecie, w tym miejscu Pan Bóg wysuszył wody Jordanu i wszyscy suchą nogą przeszliśmy na drugą stronę. Rzeczywiście te kamienie tam były, pomnik był zrobiony. Pomnik nie po to, żeby mu się kłaniać, nie po to, żeby składać jakieś ofiary na nim, nie żeby tam przynosić świeże kwiaty co jakiś czas, ale ten pomnik był po to, żeby kolejnym pokoleniom powiedzieć, że Pan Bóg swoją przemożną ręką wyprowadził nas z Egiptu do ziemi obiecanej. Wiecie, po co nam są święta? Po to, żeby były dla nas takim duchowym pomnikiem, żebyśmy wtedy, kiedy przyjdzie ten czas, ja wiem, że niektórzy powiedzą, ale przecież to my już dawno wiemy, że Pan Jezus nie urodził się w grudniu. Tak, rzeczywiście, historia mówi o tym, że Pan Jezus nie urodził się w grudniu. Dlatego my nie świętujemy grudnia, ale my świętujemy Boże Narodzenie. My mamy ten czas, to jest dla nas taki duchowy pomnik, to właśnie w tym czasie dzieci w różnych kościołach wychodzą, śpiewają, opowiadają, że to się wydarzyło. Jest jedna ciekawa historia z tym pomnikiem, który Jozue, tak naprawdę Pan Bóg nakazał. Zwróćcie na to uwagę. To nie jest pomysł Jozłego.
To, żeby te kamienie tam były, to, żeby ten pomnik tam powstał, to, żeby każdy reprezentant jednego plemienia przyniósł jeden kamień i oni wszyscy razem stworzyli ten jeden pomnik i on był po to, żeby wszyscy pamiętali o tym, co się wydarzyło. Jozue zrobił drugą rzecz, której Pan Bóg nie nakazał. Powiedział, weźcie kolejne 12 kamieni i postawcie je w miejscu, gdzie stała skrzynia przymierza, gdzie była dla nich Boża obecność. To była pamiątka Bożej obecności dla nich. Wiecie, potem te wody Jordanu zalały te kamienie, ale w ich świadomości zostało to, że tam, gdzie stała skrzynia przymierza. Wiecie, co było tajemnicą? Wiecie, co było tym Bożym narzędziem do tego, że te wody się rozstąpiły? To była skrzynia przymierza. To była Boża obecność. I dopiero kiedy kapłani razem ze skrzynią przymierza weszli do Jordanu, wody się rozstąpiły. Natomiast tak naprawdę zostały dla nich dwa pomniki. Jeden ten widoczny i wykorzystywali go. Mijały lata, mijały pokolenia i wszyscy, którzy tamtędy przechodzili, mówili, był taki dzień. My to czasami robimy w zborze. Ja wiele lat temu oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Wiele lat temu poprosiłem Go, żeby przebaczył moje grzechy i zamieszkał w moim sercu. Ale do dzisiaj niektórym ludziom opowiadam, że był taki dzień i pamiętam go jak dzisiaj, kiedy Pan Bóg pomógł mi uświadomić sobie, że jestem grzesznikiem, że gdybym tego dnia zmarł, to idę do piekła. I przyszła taka szczera pokuta do mojego życia. Zawołałem i Pan Bóg na tę modlitwę odpowiedział. I te kamienie są dzisiaj dla ludzi niewidoczne. Wody Jordanu je zalały. Ale w moim sercu to zostało. Tak, jest jakiś pomnik, który jest widoczny. Te 12 kamieni. Przychodzi grudzień i wielu ludzi na świecie mówi o tym, że 2000 lat temu przyszedł na ziemię Boży Syn. I to jest to, co widać. To jest to, o czym się pisze. Ja oczywiście jestem świadomy tego, że wiele świąt, czy wiele takich dni, które się świętuje, to są głupie ludzkie wymysły. Tak naprawdę nieludzkie. To są rzeczy, które przemysł wymyśla. Wiecie, jak ja się urodziłem na tym świecie, to nikt nie wiedział wtedy, że jest coś takiego jak walentynki. Dzisiaj to świętują wszyscy. No dzięki Bogu nikt wtedy nie wiedział, co to jest Halloween. Niestety dzisiaj niektórzy to świętują. Wiecie, byłem kiedyś w Ameryce i przeżyłem szok. Wychodzi z domu wierząca dziewczyna, i mówi do pozostałych wierzących domowników Happy Halloween, czyli szczęśliwego czy radosnego Halloween. Czyli święto, które jest tak naprawdę na cześć demonów świętowane w kościele. Ludzie mogą dojść do tego. Musimy być ostrożni w tym, co to znaczy, że my coś tam obchodzimy albo nie obchodzimy, świętujemy albo nie świętujemy. Wiecie, to, że ktoś ma karpia na stole w grudniu, to nie znaczy, że świętuje Boże Narodzenie. Jeżeli w to Boże Narodzenie nie miałeś takiej chwili, kiedy otworzyłeś swoją Biblię, kiedy zastanowiłeś się nad tym, że to Pan Jezus dla ciebie też przyszedł. No, niektórzy mówią, ale nie, my nie możemy Bożego Narodzenia, bo my musimy śmierć Pana Jezusa świętować. Niektórzy wręcz mówią mi w ten sposób, no jedyne, co Pan Jezus nakazał, to obchodzić pamiątkę śmierci. Tak, to jest prawda, że Pan Jezus nakazał nam świętować ukrzyżowanie, Golgotę, ale zobaczcie, Izrael wchodzi do ziemi obiecanej i to Pan Bóg nakazał, żeby postawić te kamienie. To Pan Bóg chciał, żeby oni pamiętali. Ta pamięć musi głęboko zapaść w naszych sercach, tylko musimy umieć to rozróżnić. Czym jest to świętowanie? Czy to tylko jedzenie, stół wigilijny? Nie mam nic przeciwko jedzeniu. Mieliśmy dobre jedzenie w te święta. Wiecie, Pan Jezus też poszedł na wesele w Kanie Galilejskiej. Nie mówię, ale co wy bezbożnicy, rozdajcie to biednym. Przecież jest wyraźnie w Biblii napisane, że w czasach, w których żył Pan Jezus, było mnóstwo biednych ludzi na świecie.
Zobaczcie, Pan Jezus przychodzi na wesele i Pan Jezus tej parze młodej nie każe porozdawać wszystkiego, co mają. Tak, Pan Jezus pozwala im świętować. Pan Jezus pozwala im się radować tą chwilą. My też możemy się radować z różnych rzeczy, które Pan Bóg nam pozwala przeżyć, tylko musimy wiedzieć, czym jest świętowanie, a czym świętowanie nie jest. Nie możemy myśleć o tym, że karp na stole to jest jakieś uwielbienie dla Boga za to, co się wydarzyło w Betlejemie. Tak, dzięki Bogu za to, że żyjemy w kraju, w którym mamy co jeść. Dzięki Bogu, że żyjemy w kraju, w którym ta względna wolność ciągle jest. Kiedy patrzę na tą Australię, ja wiem, że za chwilę mi się znudzi, kiedy ja mówię słowo Australia, ale dla mnie to jest jakiś taki punkt odniesienia. Ciągle patrzę na ten kraj, ciągle mi się wydaje, że Australijczycy to już powinni jak Izrael w Egipcie, że oni już powinni krzyczeć do Boga, żeby Bóg się na nimi zmiłował. Oni ciągle w tej swojej, nie wiem, znieczulicy duchowej, jakiejś głupocie, niewierze, jakkolwiek byśmy to nazwali, oni tam funkcjonują i ciągle myślą, że tak musi być, a my wiemy, że tak nie musi być. I dzięki Bogu za to, że żyjemy w Polsce i że ten względny, tą względną wolność jeszcze ciągle mamy. Zobaczcie, jesteśmy razem i możemy się cieszyć, a nie wiemy, co ten świat przyniesie. Jedna z przepowiedni tych współczesnych guru, którzy fundują nam te ciągle nowe rzeczy, no to mówi o tym, że takie relacje, jak my mamy dzisiaj, to kiedyś będziemy opowiadać o tym, o jakichś takich bajkach, które w dzieciństwie oglądaliśmy, że życie przejdzie do tej wirtualnej rzeczywistości i kontakty międzyludzkie zostaną ograniczone do absolutnego minimum. My nie wiemy, jak będzie. Dzisiaj wiemy, jak jest. Dzisiaj chcemy nauczyć się tego, że jeżeli już coś świętujemy, to świętowanie nie polega tylko na tym, że się spotkamy, tylko na tym, że coś razem zjemy, ale ono polega na tym, że na nowo uświadamiamy sobie to, co kiedyś się wydarzyło. I nie myślę o tym, że narodzenie się Pana Jezusa było czymś mniejszym niż ukrzyżowanie. Ja nie myślę o tym, że ukrzyżowanie było czymś mniejszym niż zmartwychwstanie. Kiedyś spotkałem człowieka na jednym nabożeństwie i on powiedział, no dzisiejszy Kościół nie jest w dobrym miejscu, bo ludzie mówią o narodzeniu Pana Jezusa i o śmierci, ale nie głoszą zmartwychwstania, a tajemnica jest w zmartwychwstaniu. Tak, tajemnica jest w zmartwychwstaniu. Ale jakie byłoby zmartwychwstanie, gdyby nie było śmierci? Ja się pytam, kto umarłby na tym krzyżu, gdyby nie było narodzenia. Wiecie, te rzeczy, tak jakby ktoś dzisiaj powiedział, no ja chcę słońce, ale nie chcę tego ciepła, bo nie lubię ciepła. Chcę słońce, ale nie chcę tej jasności. No nie da się wziąć czegoś, a nie wziąć czegoś. Słońce to jest słońce, słońce to jest jasność, światło, słońce to jest ciepło, to jedno bez drugiego nie egzystuje. I my mamy sobie uświadomić, zresztą Paweł, gdybyśmy już o tym chcieli rozmawiać, to mówi, ale my zwiastujemy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. A więc nie chcę i Paweł z pewnością nie chciał i apostołowie z pewnością nie chcieli, żeby nam się wydawało, że coś jest ważniejsze, że coś jest mniej ważne. To jedno bez drugiego nie egzystuje. To, czego mamy się dzisiaj nauczyć, to taki nowy rodzaj świętowania. Żebyśmy nie mówili, obchodzę Boże Narodzenie, bo mam karpia na stole wigilijnym. Albo nie obchodzę Bożego Narodzenia, no bo nie mam choinki, czegoś tam. Obchodzę Boże Narodzenie, obchodzę Wielkanoc. Chcę mówić o zmartwychwstaniu w tym nowym wymiarze. Chcę pamiętać o tym, że jedne kamienie, które wydobyli z dna Jordanu, to są kamienie, które są postawione i każdy, kto przechodzi, to je widzi. I one z konkretnego powodu są postawione. To jest Boży pomysł, że one są postawione i że one są wyniesione na zewnątrz, żeby wszyscy przez wszystkie wieki mogli je widzieć. A inne, one są zalane wodą.
Na pierwszy rzut oka ich nie widzisz, ale one tam są. I zadanie jednych i drugich jest, żebyśmy nie zapomnieli. Biblia uczy nas tego, żebyśmy nie zapomnieli, jak Bóg w przecudny sposób nad nami się zmiłował. I to zmiłowanie zaczyna się w Betlejemie, a kończy się, kiedy na Górze Oliwnej widzimy Bożego Syna, który unosi się do góry, a uczniowie patrzą i nie wierzą w to, co widzą ich oczy. Anioł mówi, dlaczego się temu dziwicie? Ten Jezus, który teraz wzięty został od was do góry, on tak przyjdzie, jak widzieliście go odchodzącego. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że tak jak 700 lat temu ktoś przepowiedział, że Pan Jezus się urodził w Betlejemie i urodził się w Betlejemie, a nie mógł się urodzić w Betlejemie. Wiecie, gdyby Rzym nie wymyślił spisu ludności, Pan Jezus nigdy nie urodziłby się w Betlejemie. To były konkretne godziny i minuty, które zadecydowały o tym, że Pan Jezus urodził się w Betlejemie, bo przecież oni żyli w Nazarecie. Gdyby nie spis, nigdy w Betlejemie by się nie znaleźli. Ale dlatego, że 700 lat wcześniej prorok powiedział, urodzi się w Betlejemie, to urodził się w Betlejemie. 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa prorok powiedział, narodzi się z Panny. I tak się stało. A dzisiaj dla nas jest powiedziane, pewnego dnia jego nogi staną na Górze Oliwnej. To jest kolejne proroctwo. Wiecie, to jest niezwykłość Boga i Biblii, że coś setki albo tysiące lat temu wcześniej zostało powiedziane i wszystko wygląda na to, że to się nie może spełnić, a to się spełni. Jest napisane u jednego z proroków, bo usta Pana to powiedziały. I pewnego dnia świat zobaczy. Dzisiaj ludzie się śmieją z chrześcijaństwa. Śmieją się z tych, którzy Boże Narodzenie obchodzą. Śmieją się z tych, którzy Wielkanoc obchodzą. Ale pewnego dnia cały ten świat zobaczy, że stopy Bożego Syna staną na Górze Oliwnej. Bo Bóg tak powiedział. Bo Biblia na ten temat mówi. I mamy zrozumieć o tym, że nie te rzeczy zewnętrzne, nie to wolno, nie wolno. Wiecie, Nowy Testament rozprawia się z tym bardzo jasno. Nie wiem, dlaczego ludzie tego nie widzą. Mówią, świętujesz Boże Narodzenie? Świętuj! Niech cię Bóg błogosławi. Nie świętujesz Bożego Narodzenia? Nie świętuj. Niech cię Bóg błogosławi. Tylko niech ten, który przestrzega dnia, nie osądza tego, który nie przestrzega, ten, który przestrzega, nie osądza tego, który nie przestrzega. Jesteśmy wolni w Chrystusie. Natomiast te różne kamienie, które gdzieś tam zostały duchowo albo fizycznie postawione, one mają nam przypominać. One mają nam przypominać. One po to są, żebyśmy pamiętali, że pewnego dnia, czy w to ludzie wierzą, czy nie wierzą, cały naród izraelski przeszedł suchą nogą przez środek Jordanu. Bo usta Pana tak powiedziały. Bóg powiedział i stało się. Tak jak stwarzał świat, jest napisane Bóg rzekł i stało się. I może milion i miliard ludzi w to nie wierzy. To nie ma żadnego znaczenia. Ten fakt się nie zmieni. Że Bóg rzekł i stało się. I tak powstał świat. I tak przyszło zbawienie. I tak przeszedł Izrael, czy przez Morze Czerwone, czy przez Jordan. A te kamienie, czy je fizycznie widzisz, czy je widzisz tylko duchowo, widzisz tylko te, które już dawno są zalane wodą. One świadczą o tym, że dlatego, że skrzynia przymierza stanęła w środku Jordanu, to cały Izrael przeszedł przez Jordan suchą nogą. Przychodzi grudzień i nie mów o tym, że Pan Jezus się nie narodził w grudniu. Raczej powiedz, że Pan Jezus się narodził. A kiedy się narodził, nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, postawił sobie Jakub pomnik. On był taki mały w porównaniu z tym pomnikiem, który postawili tam za Jordanem. A wiecie, ten mały pomniczek Jakuba, on miał wpływ na całe jego życie. Wiecie o tym, że minęło 10 lat, potem minęło 20 lat, minęło 30 lat. A to, co ślubował Jakub przy tym małym kamyku, na którym spał pewnego dnia,
Powiedział: Boże, jeżeli pozwolisz mi wrócić, jeżeli zobaczę, że prawdziwie działasz w moim życiu, to ten kamień będzie mi przypominał, że ze wszystkiego, co mi dasz, mam ci dawać dziesięcinę. Bracia i siostry, gdzie tam jest zakon? Niektórzy ludzie mówią, no dziesięcina to jest zakon. Jaki zakon był wtedy? Nie, tam było serce. Tam było Jakubowe serce. Jakub wierzył w to, że ten, który go poprowadzi w tamtą stronę, oczywiście, że Jakub nie wiedział, co tam przeżyje. I my, kiedy rodzimy się na ten świat, to też nie wiemy, co przeżyjemy po drodze. Jedni mieli łatwiejsze życie, inni mieli życie trudniejsze. Ale ten mały kamień Jakuba uczył go tego, że po roku, po 10 i po 40 Jakub z gorącego serca, z prawdziwej wdzięczności oddawał Bogu Wszechmogącemu zawsze dziesięcinę. Bracia i siostry, mamy różne takie pomniczki. Te nasze może są niewidoczne. My je dostrzegamy na kartach Pisma Świętego. To nie są kamienie, które są zbudowane. Ale przychodzi taki czas, kiedy ludzie zaczynają sobie przypominać o tym, że kiedyś Pan Jezus przyszedł na ten świat. Spróbujmy sobie pomyśleć o tym, że przyszedł. Spróbujmy pomyśleć o tym, po co przyszedł. Spróbujmy pomyśleć o tym, jakie są konsekwencje tego, że On przyszedł. A kiedy przyjdzie Wielkanoc, będziemy mówić o tym, że On zajął moje miejsce na krzyżu. Bo Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć. I za mój grzech ja miałem umrzeć sam. Ale dlatego, że Pan Jezus zajął moje miejsce, darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. I to, że On umarł za mnie, spowodowało, że ja już dzisiaj nie muszę umierać. I to będziemy świętować wtedy, kiedy przyjdą święta wielkanocne. I oczywiście świętujemy to przy każdej pamiątce i świętujemy to za każdym razem, kiedy otwieramy Biblię w tym miejscu, bo te kamyczki, one są jedne widoczne, one są inne niewidoczne. Ale one mają zawsze zadanie do spełnienia w naszym życiu. I to samo jest ze zmartwychwstaniem. To samo jest z każdą inną rzeczą. I jeżeli to moje obchodzenie świąt spowoduje, że w moim sercu jest wdzięczność, że w moim sercu jest życzliwość, że w moim sercu jest tak naprawdę to, co jest w Bożym sercu, to wtedy te święta spełniły swoje zadanie. Ale jeżeli tego nie ma, to może powinienem wykorzystać następne do tego, żeby w moim życiu coś się zmieniło. Dzięki Bogu za to, że Pan Jezus kiedyś przyszedł na ten świat, że urodził się w Betlejemie, że proroctwa się spełniły, bo to, że tamte się spełniły, jest gwarancją tego, że te kolejne też się spełnią. Pewnego dnia Jego nogi staną na Górze Oliwnej i oby ten czas przyszedł rychło. Amen.